Witajcie, ogrodniczki i ogrodnicy. Wiosna to czas sadzenia cebul, bulw i kłączy roślin kwitnących od lata do jesieni. Aby nasz ogród był kwitnący w lecie, dzisiaj posadzimy dalię, czyli georginię. Posadzimy dalię, posadzimy dalię. Posadzimy dalię. Właściwie to sam nie wiem, czy bardziej lubię lilie, czy dalię. Są konkurencją w moim ogrodniczym sercu. Lilie są eleganckie, a dalie bardziej różnorodne, począwszy od wysokości, aż do rodzajów i wielkości kwiatów. Są tak piękne i kolorowe, jak Meksyk, z którego pochodzą. Cudowne są niziutkie dalie anemonowe, kołnierzykowe czy rabatowe, które mają od 25 do 40 cm wysokości, kuliste i pomponowe do 80 cm, a dekoracyjne i kaktusowe nawet 120 cm. Kupując dalie w sklepie, zobaczcie na opis lub zapytajcie sprzedawcę. Są to jedne z najwrażliwszych na mróz roślin wysadzanych do gruntu. Dlatego sadzimy je dopiero po połowie maja, czyli po zimnej zaśce. Jeżeli jesteście bardzo niecierpliwi, to możecie wcześniej obudzić dalię, wsadzając je do pojemników, a potem po 15 maja wysadźcie na stałe miejsce. Jeśli macie własne karpy z zeszłego roku, to na pewno są wielkie i możecie je podzielić i uzyskać kilka roślin. Wystarczy sprawdzić, które bulwy mają po kilka pączków i je rozerwać lub odcięć nożem. Ja mam takie ze sklepu, więc są już podzielone na pojedyncze rośliny. Karpa powinna mieć kilka bulw. Jeśli są dorodne, można je sadzić samodzielnie. Te już wypuszczają pączki. Dla sprawdzenia, czy bulwa jest zdrowa, lekko naciśnijcie, ale lekko. I najlepiej, żeby sprzedawca nie widział. Czy pod skórką nie jest za miękko, czyli po prostu zgnite. Dziadek mi mówił, że w czasie wojny, jak nie było nic do jedzenia, to z kolegami zjedli babci wszystkie bulwy dali. Ale jak to? Przecież bulwy dali nie są smaczne, choć jadalne. No ale no tak, wojna to wojna. Przed sadzeniem namoczcie je tak przez kilka godzin w wodzie, szczególnie wtedy, kiedy bulwy są lekko pomarszczone. A pod koniec, na jakieś pół godzinki, dolejcie środka grzybobójczego. No i bulwy gotowe do sadzenia. Jeśli macie pojedyncze bulwy, sadźcie je nie pionowo, a poziomo, tak jak na ogół, rosną w glebie. Jeśli są już pączki, to pączkami do góry. A jeśli macie karpy, to tu widać końcówkę starej łodygi, łodygą do góry. A skoro to bulwy, wiadomo, że nie przepadają za bardzo mokrą glebą. Co tu dużo gadać, w mokrej ziemi zgniją i tyle. Dlatego nasypię keramzytu, stwarzając warstwę drenażową. Potem, jeśli macie kompost, to wyśmienicie lub nieco dobrej ziemi. Im więcej próchnicy, tym piękniej będą rosły wasze georginie. Dalie dekoracyjne sadźcie w dość dużych odstępach, 50, nawet 80 cm. Niskie odmiany, około 25 cm. I zasypujemy, zostawiając niewielkie zagłębienie. Mocno podlejemy. Woda zatrzyma nam się tutaj i powoli wsiąknie, usuwając wolne przestrzenie wokół bulw. Wykopiemy je, kiedy pierwszy mróz zważy całe krzewy. Ja mam jeszcze dwie do posadzenia, ale z wami się już żegnam. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco.